Cześć, nazywam się Dagmara Pakulska i zarabiam na życie hejtowaniem ludzi. No, może niedosłownie. Jedną z odnóg mojej działalności jest prowadzenie audytów komunikacji zarówno dla marek firmowych, jak i dla marek personalnych. Oznacza to w praktyce, że po pewnym czasie obserwacji i dłubania w statystykach mówię tym markom personalnym lub firmowym, co robią nie tak, a one mi za to płacą. Trudno więc się dziwić, że naprawdę lubię swoją pracę. Dziś wykorzystam tą wiedzę zdobywaną przez lata pochodzącą właśnie z prowadzonych audytów, no i oczywiście wnioski, które wypływają z takiego codziennego konsumowania LinkedIna w asyście porannej kawki, do tego, by podzielić się z Wami takimi najważniejszymi błędami, których z pewnością nie chcecie popełniać na swoich LinkedInach. Zanim przejdziemy jednak do rzeczy, chcę Was uprzedzić, że prezentacja ta ma charakter edukacyjny. Przed jej skonsumowaniem, czyli obejrzeniem, warto skonsultować się z lekarzem do spraw dystansu, ponieważ może się okazać, że część z tych błędów już popełniacie albo jesteście jednym z moich przykładów. Tak czy inaczej, jeżeli wpadniecie do któregokolwiek z tych worków, nie martwcie się. Tutaj chodzi o to, żeby dowiedzieć się, co mogło do tej pory pójść nie tak, no i zrobić w ten sposób, żeby już w przyszłości działać na tym LinkedInie zdecydowanie lepiej. Jeżeli kiedykolwiek widzieliście jakąś moją prezentację związaną właśnie z tym kanałem profesjonalnym, to pewnie wiecie, że zawsze komunikuję, iż LinkedIn to jest taki system naczyń połączonych. Jeżeli na jakimś polu powinie nam się noga, jeżeli czegoś nie dowieziemy, nie dokończymy, nie dopracujemy, bardzo trudno byłoby nam osiągnąć sukces w pozostałych odnogach tego kanału. Dlatego też dzisiejsze błędy podzieliłam sobie na takie trzy kategorie. Będą to błędy związane z profilem personalnym, firmowym albo personalnym i firmowym. Będą to błędy networkingowe, czyli związane z budowaniem sieci kontaktów, jak również błędy powiązane bezpośrednio z Waszą aktywnością w serwisie. Zacznijmy naturalnie od tych błędów profilowych, ponieważ profil, company page czy też profil personalny to jest taki swoisty fundament Waszej obecności na LinkedInie. Od niego się wszystko zaczyna, ale na nim też może się wszystko zakończyć, jeżeli będzie uzupełniony w sposób nieprofesjonalny, jeżeli tu na jakimś polu, mówiąc wprost, zawiedziecie. I takim najbardziej podstawowym błędem, który dostrzegam i jednocześnie też chyba najczęstszym, jest brak aktualizacji tego profilu. W praktyce oznacza to, że ostatnio cokolwiek na swoim profilu robiliście mniej więcej w 1964 roku i większość z tych informacji, które tam zawieracie, to są po prostu informacje nieaktualne. Taki bardzo delikatny błąd często zdarza się na stronach firmowych, to jest zdjęcie w tle, które już nie pasuje do bieżących realiów. No bo zobaczcie, na tym przykładzie mamy komunikację 1,5%, które można przekazać wraz ze swoim zeznaniem podatkowym, ale to zeznanie podatkowe mogliśmy składać do końca kwietnia, a jesteśmy już mniej więcej w czerwcu, więc tutaj należałoby tą grafikę czym prędzej zmienić na taką, która by odpowiadała naszym aktualnym komunikacyjnym priorytetom. Wiele osób z kolei na swoich profilach personalnych chwali się na przykład certyfikatami, ale jeżeli te certyfikaty już dawno wygasły, to trochę bez sensu, żeby pojawiały się na Waszym profilu i żeby ta sekcja trochę straszyła. Więc jeżeli macie możliwość certyfikowania się raz na rok, raz na dwa lata, czyli uzupełniania tej sekcji w sposób bieżący, jak najbardziej jedźcie dalej z tym tematem. Natomiast jeżeli raczej nie ma takiej możliwości, kiedyś tam dawno porobiliście certyfikaty, one wygasły, nie planujecie podobnych działań w przyszłości, lepiej tą sekcję sobie po prostu darować. Warto też zerknąć do umiejętności, ponieważ często my te umiejętności aktualizujemy wtedy, kiedy, jak to się ładnie mówi, szukamy zainteresowania pracą poza strukturami obecnej organizacji. No i może się zdarzyć, zwłaszcza jeżeli pracujecie od wielu lat w tej samej firmie, że te dawne umiejętności są już bardzo nieadekwatne albo że nie są kluczowe z punktu widzenia rozwoju Waszej ścieżki kariery, bo jest to język angielski, Excel, Microsoft PowerPoint, czyli rzeczy, które we współczesnym świecie zawodowym są już takie bardzo standardowe i niezbyt wyróżniające na tle innych użytkowników. Jeżeli też macie na profilu jakieś polecenia, czyli rekomendacje, dobrze byłoby zadbać o to, żeby nowa rekomendacja pojawiła się przynajmniej raz na rok. Bo jeżeli ta rekomendacja, tak jak tu widzicie, jest stosunkowo stara, to może ona nam bardziej szkodzić, aniżeli pomagać. Bo jeżeli wejdzie taki użytkownik na nasz profil i zobaczy, że gdzieś w 2016, 2013 ostatni raz ktoś powiedział, że robimy to dobrze,
to rodzi to trochę zbyt wiele pytań, co się wydarzyło po drodze do 2024. Czy już nam nie zależy, czy już tego nie robimy, czy nie dowozimy na równie wysokim poziomie? Zbyt dużo znaków zapytania. Jedna rekomendacja na rok, jedna nowa, rozwiąże tę sprawę w całości. No dobra, przejdźmy do drugiego błędu. Też te błędy związane z profilem personalnym i firmowym, a mianowicie robimy na LinkedInie złe pierwsze wrażenie. Oczywiście my to pierwsze wrażenie najczęściej robimy za pomocą elementów graficznych, czyli zdjęcia profilowego i zdjęcia w tle. I w przypadku marek personalnych złe zdjęcie profilowe to takie, jakie widzicie na załączonym obrazku. To jest fotografia z oddali, bardzo niewyraźna, nie jesteśmy w stanie zidentyfikować tej osoby, która znajduje się na tym zdjęciu. A przecież po to mamy zdjęcie profilowe, żeby inni ludzie nas zapamiętali i rozpoznali, na przykład w sytuacji, gdy migniemy gdzieś sobie na konferencji czy podczas spotkania na żywo. Screeny, które tu widzicie, zostały zrobione w wersji desktopowej, czyli komputerowej LinkedIna, a i tak nie da rady rozpoznać twarzy tych ludzi. Co dopiero na mobilu, którego konsumuje ponad 60% użytkowników LinkedIna w pierwszej kolejności. W przypadku marek firmowych tutaj takim błędem jest to, że próbujemy na siłę wepchnąć to całe logo, tą całą nazwę naszej organizacji kosztem widoczności i czytelności. W konsekwencji mamy jakiś malutki napisik na białym kwadraciku, którego i tak nikt nie jest w stanie rozczytać. Żeby z tym błędem sobie poradzić, w przypadku profili personalnych stawiamy na kadro maksymalnie do linii ramion, dzięki czemu niezależnie od tego, czy będzie to mobile, czy będzie to wersja desktopowa, będziemy bardzo łatwi do zidentyfikowania i szybcy do zapamiętania przez innych odbiorców. Dobrze by było, gdyby nasze zdjęcie było również aktualne i zrobione na jednolitym tle. Takim, które wyróżnia się też na LinkedInie, czyli nie jest białe, szare albo niebieskawe, bo właśnie takie kolory ma portal i wtedy bardzo łatwo byłoby się z tym portalem razem zlać. No i oczywiście dbamy też o to, żeby nasze zdjęcie było w miarę przyjazne, co w praktyce oznacza po prostu, że nie wrzucamy tutaj fotek z dowodu, paszportu, bo one się nadają bardziej do takich westernowych plakatów pod hasłem The Most Wanted i rzadko kto chciałby być z nami w sieci kontaktów. Z kolei w przypadku marki firmowej, zamiast na siłę wciskać tutaj całą nazwę, postawmy na akronim albo na jakiś charakterystyczny element naszej identyfikacji wizualnej, tak jak zrobiła to marka Iteo, mBank czy też Netflix. I pozostając trochę w temacie tego złego pierwszego wrażenia, no i oczywiście w wątku graficznym, pamiętajmy, że błędem na LinkedInie też z takiej natury kardynalnych jest brak cover photo, albo kiepskie cover photo. W przypadku braku cover photo sugeruje to, że nasz profil i tak nie jest uzupełniony w dalszej części, więc najczęściej inni użytkownicy po prostu widząc coś takiego, wychodzą z naszego profilu, szukają szczęścia gdzie indziej, myślą, że jesteśmy osobami, które skoro nie potrafiły zadbać o taki detal, prawdopodobnie nie zaopiekowały się też resztą profilu. W przypadku marek firmowych tutaj częstym błędem nawet nie jest to, że tego zdjęcia w tle nie ma, ale na przykład to, że ono jest źle skomponowane pod kątem portalu, na którym widnieje. Tak jak widzicie tutaj, zdjęcie profilowe przysłania pewne napisy, wszystko jest bardzo rozjechane, niedopasowane do wymogów i wymiarów tego portalu. Jak to zrobić zatem lepiej? W przypadku marek personalnych warto postawić na identyfikację wizualną, na przykład powiązaną z marką firmową. Wtedy też będziemy korzystać z dobrodziejstw employee advocacy, czyli czegoś, co doskonale znacie, obserwując i uczestnicząc w tej konferencji pewnie już od kilku edycji. Natomiast w przypadku marki firmowej i marki personalnej zarazem warto pamiętać, że to zdjęcie w tle to jest taki nasz baner reklamowy. Czyli za każdym razem, gdy mamy jakiś priorytet komunikacyjny, chcemy, żeby coś bardzo mocno wybrzmiało, bo wypuściliśmy jakiś produkt, prowadzimy rekrutację, organizujemy event, chcemy właśnie, żeby ktoś nam przekazał 1,5% podatku. To wszystko można zawrzeć za pomocą tego zdjęcia w tle, pamiętając o mobilu. Czyli żeby nam zdjęcie profilowe nie przysłoniło najważniejszych haseł i najważniejszych napisów, zawsze wszelkiego rodzaju literki lepiej jest przesunąć na tą prawą stronę. Wtedy niezależnie od tego, czy będzie to wersja desktopowa, czy będzie to wersja mobilna, wasze zdjęcie w tle będzie prezentować się naprawdę świetnie. Kontynuując wątek błędów związanych z profilem, tym razem skupimy się przez chwilę na profilach osobowych, ponieważ tutaj zauważam taką pewną tendencję do pisania o sobie
w trzeciej osobie. Mówię tutaj głównie o sekcji o mnie, która stanowi taki odpowiednik naszego biogramu. Tak jak zresztą tutaj widzicie u marketingowego wyjadacza, Paweł twierdzi, że jak sam o sobie mówi, zarabia na życie opowiadaniem historii. Czyli mamy tu przedstawienie się w trzeciej osobie. I gdyby to była na przykład jakaś publikacja książkowa, gdyby to ktoś zapowiadał Pawła, wszystko byłoby ok. Natomiast jeżeli to jest jego profil, to jest troszkę tak, jakby on się przedstawiał. Media społecznościowe są odbiciem naszej komunikacji w świecie rzeczywistym. Więc gdybyśmy poznawali ludzi, zazwyczaj przedstawimy się w pierwszej osobie. Jestem Dagmara, zajmuję się tym i tamtym. Analogicznie powinniśmy postępować w przypadku LinkedIna. Trzeciej osobie mówimy bez żalu, do widzenia. Natomiast marki firmowe też w analogicznej sekcji, czyli w sekcji o mnie, o firmie, mają taką tendencję do popełniania błędu polegającego na tym, że za mało o sobie piszą, albo te treści są na tyle krótkie i na tyle generyczne, że wystarczyłoby pod nazwę naszej marki podłożyć markę konkurencji i nadal ten opis by pasował. Żeby do takiej sytuacji nie dopuścić, warto skorzystać z pełnego potencjału tego miejsca, czyli z 2000 znaków, które możemy tutaj użyć, podzielić nasz opis na akapity, no i odpowiedzieć w nim na pytania, kim jesteśmy jako organizacja, jak do tego doszło, że w tym momencie jesteśmy w tym miejscu, co chcemy, żeby użytkownicy LinkedIna wiedzieli na nasz temat, to mogą być nasi najwięksi klienci, projekty, nagrody czy certyfikaty, które zdobyliśmy, no i na samym końcu zwieńczeniem tej sekcji powinno być takie wezwanie do działania, typu obserwuj nasz profil, wejdź na naszą stronę internetową, tak żeby ten opis miał jakąś swoją klamrę i żeby ludzie wiedzieli, co mają zrobić na podstawie lektury naszego opisu w dalszej kolejności. No i w końcu ostatni błąd z kategorii profilowej. On tym razem dotyczy tylko i wyłącznie marek personalnych i polega na tym, że my ten profil za bardzo ograniczamy pod kątem widoczności. W praktyce oznacza to, że na przykład zapraszacie kogoś do sieci i dopóki ta osoba nie przyjmie was do swoich kontaktów, nie widzi waszego zdjęcia profilowego, nie widzi waszego nagłówka zawodowego, często nie widzi też pozostałych sekcji, które są na waszym profilu. No i teraz tak na logikę, jeżeli ta osoba was nie zna i dostaje zaproszenie od jakiegoś totalnego anonima, no-name'a, kogoś, kogo nie da się zidentyfikować, jaka jest szansa, że ta osoba w ogóle was do sieci kontaktów wpuści? Prawdopodobnie niska albo żadna. Więc żeby do tego nie dopuścić i żeby też przy okazji sprawdzić, jak wasz profil się wyświetla osobom, które znajdują się też poza waszą siecią kontaktów, warto w wersji desktopowej na swoim profilu kliknąć w ten przycisk publiczny profil i adres URL, a następnie, gdy przeniesie was na osobną stronę, sprawdzić, które przyciski mamy włączone, a które mamy wyłączone. Co do zasady, rekomenduję wam, żeby na profilu wyłączyć tylko jedną, jedyną rzecz i ta rzecz jest dostępna z poziomu ustawień waszego profilu, a mianowicie widoczność kontaktów. Zobaczcie, mamy tutaj do czynienia z dwoma przypadkami. Mamy Magdę i mamy Monikę. W przypadku Moniki kontakty są wyszarzone, czyli w żaden sposób nie można w nie kliknąć, nie można dowiedzieć się, kto znajduje się w jej sieci kontaktów. W przypadku Magdy kontakty podkreślają nam się na niebiesko, co sugeruje, że możemy w nie wejść, no i mówiąc wprost, podebrać Magdzie tą sieć kontaktów, którą ona do tej pory przez lata, miesiące pieczołowicie zdobywała i pielęgnowała. Jest to dosyć ryzykowne, jeżeli pracujemy w bardzo konkurencyjnym środowisku. Istnieje ryzyko, że nasza konkurencja jest średnio uczciwa i może po prostu pójść na skróty, właśnie wykorzystując nasz network do tego, żeby przy okazji wzbogacić swój. Żeby do tej sytuacji nie dopuścić, wchodzimy w ustawienia swojego profilu, szukamy po lewej stronie zakładki widoczność, następnie tej oznaczonej na screenie sekcji kontakty i ta sekcja powinna mieć przy sobie informacje wyłączone. Wtedy będzie wyglądać to u was dokładnie tak samo jak u Moniki, czyli będziemy wiedzieli, że tych kontaktów macie 500+, ale nie będzie można zobaczyć, kto w tej sieci z imienia i nazwiska się znajduje. I skoro o sieci mówimy, no to przejdźmy płynnie do kolejnej kategorii błędów. Będą to tym razem błędy związane z networkingiem. I tutaj takim błędem bardzo dużym, wręcz chyba największym w tym zakresie, jest zbieranie Pokemonów, czyli traktowanie tej sieci kontaktów jak takiego miejsca, do którego musimy pozyskać absolutnie wszystkich, niezależnie od tego, skąd oni są, jaką oni profesję reprezentują.
Pamiętać należy, że sieć kontaktów determinuje Wasze przyszłe doświadczenie na LinkedInie. Czyli od tego, kogo w tej sieci macie, zależy, jakie treści Wam się potem wyświetlą, czy one będą ciekawe, interesujące, rozwijające dla Was, ale działa to też w drugą stronę. Od tego będzie zależało, kto w przyszłości zobaczy Wasze publikacje. A zatem, jeżeli macie przypadkowe Pokemony w swoim networku, szansa na to, że przedstawiciele Waszej grupy docelowej zobaczą w przyszłości Wasze posty, jest mniej więcej taka sama jak wygrana w Totka, czyli kto gra, ten pewnie wie, że dosyć niewielka. Jak można się przed tym zabezpieczyć, jak można odwrócić tą sytuację? No, trzeba pofatygować się do zakładki sieć, tam po lewej stronie odnaleźć taką sekcję Zarządzaj moją siecią i kontakty, a następnie scrollując albo korzystając z wewnętrznych filtrów, przyjrzeć się swojej własnej sieci kontaktów. Jeżeli zobaczycie, że tam są osoby bardzo nieadekwatne, z odległych krajów, mówiące w języku, którego wy i tak nie rozumiecie, albo osoby, których profile de facto są martwe, nie mają podstawowych informacji, bez skrupułów klikacie w trzy kropeczki przy danym profilu i usuwacie go z sieci kontaktów. Dla mnie takimi najważniejszymi kryteriami, które decydują o tym, czy ktoś znajdzie się w moim networku, czy też nie, są dwie rzeczy. Pierwsza rzecz, doświadczenie, czyli wchodzę na profil danej osoby i zerkam, co ona robi zawodowo. Jeżeli jest jakaś szansa, że będziemy współpracować na jakimkolwiek polu, dziś lub w dalekiej przyszłości, to jest warty kontakt do dodania na LinkedInie. Natomiast ważne dla mnie jest też kryterium aktywności tego użytkownika, czy on w ogóle żyje na tym LinkedInie i co komunikuje. Bo może się okazać, że pod kątem zawodowym raczej nic razem nie zrobimy, ale ta osoba dzieli się taką fajną wiedzą i taką fajną treścią, że ja w 100% to kupuję, chcę to czytać jak najczęściej i taką osobę chętnie do swoich kontaktów przyjmę. A skoro o przyjmowaniu do kontaktów mowa, kolejnym błędem z zakresu networkingu jest to, że my nie odróżniamy, czym jest obserwacja, czym jest nawiązanie kontaktu. Często dla nas jest to dokładnie to samo. Tymczasem obserwacja oznacza, że będziemy mogli widzieć tylko posty danej osoby i wchodzić z tymi publikacjami w interakcję. Natomiast nawiązanie kontaktu wiąże się z wysłaniem zaproszenia do sieci. Jeżeli dana osoba to nasze zaproszenie przyjmie, to potem otwierają się przed nami wszystkie LinkedInowe drogi, czyli możemy do tej osoby wysłać wiadomości prywatne, potwierdzać jej umiejętności czy zostawiać rekomendacje, a więc później dzięki temu będziemy mieć szersze pole do popisu. Nigdy też nie jest tak, że kogoś nie da zaprosić się do sieci kontaktów. Jeżeli wchodzicie na czyjś profil, a tam, tak jak na moim profilu, zobaczycie jako główny przycisk obserwuj, a myślicie sobie, że fajnie byłoby tą Dagmarę jednak zaprosić do sieci kontaktów, to ta możliwość znajduje się w tej samej linii po kliknięciu w przycisk więcej. No i działa to też odwrotnie. Jeżeli na czyimś profilu przycisk główny to jest nawiąż kontakt, a wy raczej chcecie tylko czerpać od tej osoby wiedzę, więc wystarczy wam sama obserwacja, po kliknięciu więcej dostaniecie szansę właśnie zaobserwowania tego konkretnego człowieka. Jeżeli jednak zdecydujecie się na tą drogę nawiązywania kontaktu, no to pozostaje nam pytanie, czy wysyłać zaproszenie z notatką, czy też bez notatki. Od razu Was uspokoję, większość, bo ponad 80% akceptacji zaproszeń, to są zaproszenia bez notatki. Pewnie po części wynika to z faktu, że jak już te notatki piszemy, to piszemy je bardzo kiepsko. Czyli na przykład zaczynamy od zwrotu, witam, reprezentuję firmę. Jeżeli komuś zaczniecie wiadomość, czy to mailową, czy to LinkedInową od witam, możecie się spodziewać, że ta osoba bardzo szybko odpowie Wam, żegnam. Jeżeli chcemy komuś coś wcisnąć w pierwszej wiadomości, praktycznie nigdy nie ma to szans powodzenia. Networking na LinkedInie warto potraktować analogicznie do randkowania w świecie rzeczywistym, ale wiecie, do takiego prawilnego randkowania, a nie tego tinderowego. Chodzi tutaj o to, żeby nie próbować domykać deala na pierwszym spotkaniu, czyli nie proponować ślubu, gdy my dopiero tą osobę poznajemy. Mojemu dziadkowi co prawda się udało, ale to był taki wyjątek potwierdzający regułę. Zawsze starajmy się daną osobę najpierw poznać, dowiedzieć się czegoś na temat jej samej, jej potrzeb, a dopiero później ewentualnie sugerować zrobienie wspólnego projektu czy jakiegoś fajnego deala. No i finalnie przechodzimy do trzeciej kategorii błędów. Będą to tym razem błędy związane z aktywnością. No i mogę szczerze powiedzieć, że na tym polu dzieją się zazwyczaj najbardziej dantejskie sceny. I choć liczba tych błędów, gdybym chciała je spisać, pewnie objętościowo przypominałaby encyklopedię PWN-u, skupię się z uwagi na czas na dosłownie kilku najważniejszych z nich.
Pierwszy z błędów takich kluczowych to jest po prostu publikowanie treści o niczym. Czyli na przykład mówimy, że jesteśmy na jakiejś scenie albo że na tej scenie występuje nasz pan prezes. W efekcie nikogo poza nas ten post nie interesuje i de facto nie dotyczy, bo użytkownicy LinkedIna wchodzą tutaj po to, żeby zdobyć jakąś nową wiedzę, po to, żeby się czymś zainspirować, po to, żeby trzymać rękę na pulsie branżowych newsów, no i po to, żeby się rozwinąć. Dlatego bardzo lubią treści typu how to albo takie treści, w którym trochę dzielimy się naszym doświadczeniem i naszym know-how. Więc tworząc treść, zawsze zastanówcie się, czy któryś z tych elementów wasza publikacja zawiera. Jeżeli tak, śmiało publikujcie, natomiast jeżeli ona jest o niczym, to trzeba ją zaorać i rozpocząć od początku. Błędem numer dwa z kolei jest brak powoływania się w waszych publikacjach na źródła. Uwierzcie mi, że to podpala niektórych użytkowników bardziej niż Rzym za czasów Nerona, ponieważ zamiast skupić się na tym, co wy mieliście do powiedzenia i o czym była ta publikacja, oni będą się dopytywać w komentarzach, jakie źródło i skąd są te dane i dlaczego ich zdaniem są one wyssane z palca. Więc pamiętajcie, że szeryfowie LinkedIna nigdy nie śpią. Jeżeli dzielimy się jakąś daną, jakąś liczbą, to zawsze to źródełko powinno być w treści publikacji zaznaczone. Coś, co sprawia z kolei, że gdzieś na świecie płacze mały kotek, to jest stosowanie w waszych publikacjach formuły link w pierwszym komentarzu. To jest beznadziejna sprawa, ponieważ to nie tylko jest głupie, ale również bardzo słabo wpływa na tak zwany user experience. No bo zobaczcie, że posty na LinkedInie docelowo są sortowane według najistotniejszych, czyli takich, które generują największe zainteresowanie, ludzie je lajkują, komentują itd., itd. Jeżeli się uprzecie, możecie zmienić sortowanie po ostatnich, ale to oznacza w praktyce, że nigdy nie da się sortować postów i komentarzy po najstarszych, czyli po pierwszym komentarzu, który został dodany do tej publikacji. W efekcie, jeżeli pod publikacją pojawia się życie, tak jak tutaj, to link z pierwszego komentarza zaczyna być linkiem w drugim, trzecim, czwartym, n-tym komentarzu, aż finalnie nie jest możliwy do znalezienia. Jeżeli więc celem waszej publikacji było to, żeby skierować ruch gdzieś na zewnątrz, to dodajcie ten link poprzedzony wyraźnym call to action w treści tekstu, a nie sprawiajcie, że ten użytkownik ma sobie tego linka szukać, bo pamiętajcie, że ludzie w socialach są leniwi i najprawdopodobniej nigdy tego nie zrobią. Kolejnym błędem, też dosyć istotnym, jest brak optymalizacji treści. LinkedIn lubi długie formaty, 3000 znaków mamy do dyspozycji, a z badań serwisu wynika, że takie posty w przedziale 1900-2500 performują najlepiej, więc żeby one były czytelne, trzeba je podzielić na akapity, kierując się zasadą jedna myśl, jeden akapit, pomiędzy poszczególnymi akapitami zostawmy linijkę przerwy. Natomiast to, co jest dla mnie niezrozumiałym trendem, to, że niektórzy użytkownicy po pierwszym zdaniu, czyli najczęściej po nagłówku, zostawiają 2-3 linijki przerwy. I jak pytam ich, dlaczego to robią, to najczęściej pada takie zdanie, a bo X tak robi. Natomiast X tak robi, ponieważ Y tak robił, a Y to wziął od Z i w zasadzie żaden z nich nie zastanowił się, czy to w ogóle ma sens. Otóż nie ma, ponieważ jeżeli rozwiniemy tą publikację, to będzie wyglądało strasznie niechlujnie, tak jakbyśmy przypadkiem za długo przytrzymali palec na klawiaturze, no i też pod względem user experience nie ma to większego sensu. Kierowanie się tą zasadą jedna myśl równa się jeden akapit i linijka przerwy w zupełności wam wystarczy. To, co też jest pewnego rodzaju błędem, to niekorzystanie z emoji. Czasami nam się wydaje, że LinkedIn to jest medium profesjonalne, więc powinniśmy z emoji tu zrezygnować. Tymczasem ze wszystkich badań wynika, że emoji w komunikacji socialowej bardziej angażują, nacechowują emocjonalnie przekaz i stanowią takie eye-catchery, dzięki którym inni użytkownicy chętniej konsumują nasze treści i zwracają uwagę na ich najważniejsze elementy. Tutaj jednak trzeba uważać na to, żeby z tymi emoji nie wtopić, ponieważ niektóre z nich mają podwójne znaczenie. Dla przykładu ten najbardziej standardowy uśmiech, który widzicie teraz na slajdzie, jest przez pokolenie Z odbierany jako pasywno-agresywny i szyderczy, a zatem raczej nie polecam komunikować za jego pośrednictwem jakiejś dobrej nowiny, bo nie zostanie to tak odebrane. Alternatywnie do pozytywnych informacji trzeba dodać to emoji z tymi pulaskami zaróżowionymi, które jest neutralne i które faktycznie oznacza radość. Nie polecam wam też stosować ikonki bakłażana, bo to synonim męskiego przyrodzenia, bakłażana i kropelek wody, domyślcie się proszę, co to oznacza, brzoskwinek, która sugeruje pośladki, no i brokułów, które są internetowym synonimem dla marihuany. A jeżeli boicie się wtopić
i popełnić błąd w stylu użyłem albo użyłam złego emoji. To jest taki raport Do You Speak Emoji, powstał on na rynku polskim. Możecie sobie go za darmożkę pobrać z internetu, no i właśnie zobaczyć, który z błędów lepiej unikać. Pamiętajcie też o tym, że LinkedIn to jest kanał profesjonalny, a błędy ortograficzne, interpunkcyjne potrafią bardzo mocno razić i odwracać uwagę od clou naszego tekstu. Więc żeby takich błędów nie popełniać, polecam Wam stosować narzędzia. Moim ulubionym jest Language Tool, pewnie dlatego, że jest też darmowy, a to zawsze bardzo uczciwa cena, ponieważ gdy pobierzecie sobie tego Language Toola jako rozszerzenie do wyszukiwarki, to on w czasie rzeczywistym, wszędzie gdzie będziecie w internecie, również na LinkedInie, będzie poprawiał Wam błędy ortograficzne, interpunkcyjne, ale jak też widzicie, merytoryczne. Dzięki niemu dowiedziałam się na przykład, że fakt autentyczny jest pleonazmem. No i w końcu przedostatni błąd to jest błąd związany z niepoprawnym wykorzystywaniem sztucznej inteligencji. Nowe technologie są dobre pod warunkiem, że umiemy korzystać z nich z głową. Natomiast wiele osób traktuje na przykład generatywną sztuczną inteligencję, taką jak ChatGPT, do tego, żeby iść na skróty, czyli żeby w ich imieniu stworzyła posty. No i później mamy takie potworki, jak tu widzicie na slajdzie, które zaczynają się od hasła drodzy połączeni, no i najczęściej pod spodem jest mam zaszczyt ogłosić albo podzielić się jakąś informacją. Od razu trąca to sztucznością, nigdy w ten sposób nie róbmy, traktujmy sztuczną inteligencję jako źródło inspiracji, podpowiedzi, o czym można pisać, ale nigdy jako źródło gotowców. No i w końcu błąd ostatni, który polega na tym, że jesteśmy takim trochę królem Julianem, publikujemy treści, czasami nawet planujemy je z wyprzedzeniem, a gdy te treści się pojawiają na naszej tablicy, nas tam nie ma. Pamiętajcie, że kluczowe są pierwsze 2 godziny od momentu opublikowania naszych mądrych myśli. Jeżeli w tym czasie pod naszym postem narodzi się życie, czyli lajki, komentarze, udostępnienia, ludzie będą spędzać z tym postem czas, to jedyna szansa, by on później wypłynął dalej na szersze wody i pokazał się większemu gronu odbiorców. Więc jeżeli Was jako autorów nie będzie, żeby te dyskusje napędzać, kontynuować, wzmacniać, to bardzo szybko, nieświadomie uśmiercicie swoje posty taką śmiercią naturalną. Pamiętajcie też, że social media nie bez powodu mają w swojej nazwie social. Oprócz tego, żeby publikować własne treści, należy wchodzić w interakcje też pod własnymi publikacjami, ale również pod cudzymi, tak żeby pokazywać, że jesteście częścią danej społeczności. No i mam dla Was też taki mały bonus, o który nikt nie prosił, ale w wielu LinkedInowych listach pytacie mnie o to, więc odpowiem w końcu na to pytanie. Czy LinkedIn facebookuje? Nie, moi drodzy, nie facebookuje. A to, że od czasu do czasu będziecie przemycać treści związane z Waszym życiem prywatnym, może działać tylko i wyłącznie na Waszą korzyść, bo wreszcie, finalnie dojrzeliśmy do tego, żeby nie promować kultury zapierdzielu, wiecie jak to brzmi w oryginale, tylko staramy się pokazać coraz częściej, że jesteśmy ludźmi z krwi i kości, a nie robotami. Więc jeżeli komuś przeszkadza to, że pokazujecie swoje ludzkie oblicze, totalnie to zignorujcie. Ważniejsi są ci ludzie, którzy docenią to, że po drugiej stronie siedzi człowiek. No i na samym końcu zostawiam Was z taką myślą, że tylko człowiek, który nie robi błędów, zwykle nie robi niczego. Być może odnaleźliście się w którejś z tych wpadek, o których Wam przed chwilą opowiedziałam i przyznam Wam się szczerze, że ja również czasami te błędy popełniam. Natomiast dzięki temu, że je popełniam, mam już naukę na przyszłość, robię sobie taki notesik tych rzeczy nie rób już nigdy więcej, no i dzięki temu staję się w moim odczuciu i mam nadzieję, że w Waszym również coraz lepszym twórcą. Done is better than perfect, więc uczcie się na swoich błędach, kultywujcie, trenujcie, praktykujcie, aż osiągniecie mistrzostwo. Tyle ode mnie, bardzo Wam dziękuję za uwagę i do zobaczenia za chwilę w kuluarach.